Siemanko. Dzisiaj Mystery Box z Pokemarketu. Box jest w tematyce Eevee. Zobaczymy. Naszywka. Liścik. Kodzik. Okej. Ciężkie, lżejsze i dwie paczki. Może zaczniemy od paczek. Starsze mają jakieś pierwszeństwo. Jaki fajny Pikachu. No i niestety nic ciekawego. Mój pierwszy radiant Hawlucza i bardzo ładna paczka, bardzo ładna. Jak zwykle nie wziąłem koszulek do pudełeczka. No i dobra, teraz ciężkie, może najpierw ciężkie. Dużo kart w koszulkach. A, fajnie, fajnie, kodzik. Tu widzę starsze karty. Dobra, co my tu mamy? Tych nowszych kart, jakieś holo, jakieś rewersy chociaż. O, jest rewers, jest holo, fajny matchup, fajny. Nie wiem z jakiego to zestawu pochodzi. Zobaczymy tutaj. Eevee. O, 2016 Evolutions. I holo Weezling. Ok, czyli to podobnie jak w boosterze. Jeden reverse i szansa na holo. Oldschoolowy Oddish. Myślałem, że więcej oldschoolowych kart. Tak, tym Oddishem zachęcali. O, proszę, drugi Magikarp
Evolutions i Ultra Bestia Holo. Trochę porysowana. A Oddish ładny. Z 2000 roku. Ładny, ładny. I ostatnia kopertka. Jakieś top loadery. Oldschoolowa Eevee i Employon V po jednej. Po jednej. Eevee Jungle. Rocznik 99. Widzę, że jeszcze chwilę mamy, to może już coś spoza Mystery Boxa. Cztery w przód, woda. Azelf, Togepi, Chatot, Magnemite. No już chyba trzeci raz Falinksy mi się trafiają. Ładna karta, ładna, ale z tego co widzę leci jak szalona. No dawaj, coś błyszczącego. Jeszcze coś błyszczącego poproszę. Ogień. Charizarda na przykład. Poproszę. Ale fajne holo. Propsik. Podoba mi się. A, dwie zostaną. Do następnego.